Tak zaczęła się przedziwna znajomość dwojga osób połączonych tajemnicą. Znaczy wiesz co, no to się czyta, tylko rysunek jest tam z dupy, no ale... Zakwasy. Ja nie mogę, mam tu mięśnie! Boże, przerwę. Dzisiaj, jak sami widzicie, Deadpoolowo, ale będziemy mówić o mangabziku, w tym momencie o mandze jak najbardziej. Ale możemy coś o Deadpoolu, ponieważ tak się składa, że po obejrzeniu ostatniego Deadpoola, Deadpoola drugiego, mamy zupełnie różne wrażenia. Nie oglądał uważniej, dlatego po prostu. No bo to jest Łukasz, on, no właśnie. To są moje wrażenia po tym Deadpoolu. Dzisiaj wiem, że nie przecierajcie tutaj uszu, dobrze słyszycie. Dzisiaj w Manga Bziku, Przemciu i moja skromna osoba zaprezentujemy wam recenzję Chcę zjeść twoją szóstkę. Słuchajcie, coraz bardziej mnie te tytuły zaskakują, jeśli chodzi o mangę i anime. Dla mnie jest to historia, no piękna historia, taka melodramatyczna, taki bym powiedział dramat obyczajowy. To było jak byłem jeszcze naprawdę młody i piękny. Kategoria filmu, której najbardziej nie znosiłem, jak gdzieś widziałem dramat obyczajowy, to wiedziałem, że spodoba się mojej mamie, a ja się trochę w kontrze do niej ustawiałem, więc na pewno nie chciałem tego oglądać. Potem jak trochę zmądrzałem i dojrzałem umysłowo, ale to naprawdę niedawno nastąpiło, to stwierdziłem, że kurczę, jednak takie dramaty obyczajowe to czasami są wybitne filmy, trochę lepsze niż te sensacje, które zawsze oglądałem. Dzięki ci, Sylwester. No i posłuchajcie, chcę zjeść twoją szóstkę. Jest właśnie taką historią troszeczkę, no głębszą bym powiedział, zdecydowanie obyczajową, ale spokojną, ale no. Słuchajcie, nie jest to Almodovar, to jest raz. Dwa, uważam, że ten tytuł próbuje być tytułem ambitnym, ale poza tą otoczką, prawda, głównej choroby i zjedzeniem tej tak zwanej szóstki, to jednak mamy do czynienia ze zwykłym romansidłem, który tak naprawdę według mnie niewiele z nic wnosi. Tytuł i po prostu cała otoczka miała pokazać, że mamy do czynienia z tytułem typowo ambitnym. Właśnie otoczka. Powiem wam, że forma jest naprawdę pierwsza klasa, to znaczy okładka ze skrzydełkami świetna, papier super. Posłuchajcie, no wygląda to bardzo, bardzo ładnie. Uczepiłbym się do czcionki, bo niestety czcionka jest standardowo mało widoczna przy tego typu produktach romansidłowych. Tutaj z początku, widzisz? Patrz, tak, widzę. Przeczytałbyś tak od razu z miejsca Tak, tak, bym przeczytał, ale tu rzeczywiście w paru miejscach masz rację, jest taka dziwna. No, czcionka... Zwłaszcza jak czytam ten jej pamiętnik, on jest tak napisany, że... Ale no dobra, powiedzmy, że czytelnicy magii jeszcze nie mają problemu ze wzrokiem, prawda? To nie jest ta grupa wiekowa. Także nie będziemy się czepiać, natomiast historia rzeczywiście, ja się bardzo cieszę, że wydawnictwo Dango, które wcześniej publikowało no inne tematy i zajmowało się innymi historiami, zdecydowało się na coś nie yaoi, czyli... Ale to jest zwyczajne romansidło, właśnie zwyczajne romansidło i to mnie chyba najbardziej boli, bo ogólnie ten tytuł miał szansę być naprawdę czymś totalnie wybitnym. Sam początek, sama po prostu relacja dwóch bohaterów. Właśnie. Powoduje, Przemku, musimy powiedzieć trzy słowa o samym początku, czyli główna bohaterka, o której się dowiadujemy. Nie jest główna bohaterka. Głównym bohaterem jest koleś, który komentuje całą sytuację, o którym nawet nie wiem, jak ma na imię. To jest ten problem, że on jest takim człowiekiem widmo, bym powiedział, w swojej szkole. Nikt nie zwraca niego uwagi. I on komentuje całą tą historię, bo znalazł się w centrum tej historii. No tak, natomiast on jest narratorem, ale ona jest główną jej bohaterką, czyli dziewczyna, która nazywa się, poczekajcie, nie zapomniał, Sakura Yamauchi, i która jest nieuleczalnie chora. Nie wiemy też dokładnie na co, tylko, że na trzustkę. Ma zepsutą trzustkę, no, trzustka nie funkcjonuje. Podejrzewam, że jest to rak trzustki. Możliwe. Chociaż nie, tam chyba coś było wspomniane a propos właśnie tego. Właśnie nie było. Trzustka nie funkcjonuje i tak dalej. Bez trzustki człowiek funkcjonować nie może. Więc nawet jeśli by tą trzustkę, że tak powiem, sobie usunęła, no to wiadomo, prawda, tak czy siak by umarła. I mimowolnie i zarazem z humorem podchodzi do tej całej sytuacji, bo wie, że ten dzień, kiedy odejdzie, no nadejdzie niedługo. To, co mi niezwykle podobało się w tej mandze, to właśnie to takie... Może nie pogoda ducha, bo to jest złe słowo w zetknięciu z tym wielkim dramatem, który przeżywa ta dziewczyna, ale jej chęć przeżywania każdego dnia tak na, wiecie, na 100 dosłownie procent i cieszenia się tym. I może dlatego chcę zjeść twoją trzustkę, tak mi się spodobała, nie wiem. To znaczy powiem wam tak, główny bohater, dlatego nawiązuje te relacje z Sakurą, z tego powodu, że jest osobą, jest typowym introwertykiem, jest osobą, którą tak naprawdę nic nie interesuje, nie okazuje zbyt wiele emocji. I dlatego Sakura nawiązuje z nim te relacje, ponieważ
on nie jest jak reszta klasy, bo gdyby powiedziała swoim koleżankom, bo akurat jest bardzo popularna u siebie w szkole, one by zaraz jej współczuły, one by zaraz płakały, one by zaraz, nie wiem, pisały liściki, prawda, pożegnalne, a ona chciała spędzić ten swój ostatni czas z kimś, kto nie będzie jej współczuł, wręcz przeciwnie, będzie z nią się cieszył, tak jak to Łukasz powiedział, każdym momentem tych dni, które jej zostały, prawda? I to nie powiem, jest całkiem fajne, do momentu, kiedy powoli zaczyna się to przeradzać na swój sposób w romans. Tak, tak, rzeczywiście te takie liryczne, chwilami za bardzo liryczne wstawki mogą męczyć, zwłaszcza męską część tutaj, która pochyli się nad tą mangą, ale wydaje mi się, że ta manga jest zdecydowanie bardziej przeznaczona dla dziewczyn. To jest... Co nie zmienia faktu, że jak na romans, jest to tytuł dojrzały. Tak. Bo porusza naprawdę dosyć ważną tematykę. Tematykę choroby i tematykę jak zwalczyć w środku. Tematykę choroby i śmierci, która, nie okłamujmy się, jeśli chodzi właśnie o takie normalne śmierci, a nie pożarta przez gulę albo nie wiem... zniszczona narzucasz przez... do takiego gula. Przez złą Jezu. Moc. W mangach pojawia się raczej twoją szóstkę. Zapunktowała. U mnie. Zapunktowała, ale to, co nie zapunktowało, może się Przemciu nie zgodzić, to niestety kreska. Ja rozumiem, że... Ja się nie zgodzę, no bo pod względem byliśmy wspólnie do tego... Tak, jeżeli chodzi o wszystko, no tutaj można... Tak, Kodomo no Mocha. Ta kreska przypomina mi Kodomo no Mocha. Nie wiem, czy młodsi tutaj fani mangi wiedzą, co to za tytuł. To był stary tytuł o takiej lasce, która chce zostać gwiazdeczką. Aha. Sobie rapuje i tak samo właśnie to, co widzicie w tym tytule, to długie torsy, długie dłonie i tak, typowo słodko-kawaii mangowa twarzyczka. Nie lubię takiej kreski. Postacie są wydłużone i rzeczywiście jak chwilami główna bohaterka, powiedzmy, staje i widać jej całe ciało albo bohater, to posłuchajcie, no to rzeczywiście te ręce wyglądają trochę dziwnie, bo one są takie jakby przydługie, także no to razi. Wydawnictwo Dango zaprezentowało nam tutaj bardzo ciekawą historię. Wiecie, co jest fajnego w mangach, które czasami recenzujemy? Kiedy mamy po prostu do powiedzenia coś naokoło, to wtedy tytuł tak czy siak już wydaje się być ciekawy i interesujący. My tutaj tak naprawdę nie streszczaliśmy z Łukaszem, jak czasami to robimy, bardzo fabuły, ale wręcz przeciwnie, poruszaliśmy tematykę naokoło, z racji tego, że ten tytuł ma coś do powiedzenia. Już tutaj można śmiało powiedzieć, że wybija się minimalnie na tle po prostu innych produkcji. Ja bym nawet powiedział, że nie minimalnie, tylko wyraźnie się wybija. I to jest fajne, tak. Tak? Tak. Na pewno? Na pewno. Jesteś na pewno. Pewien? Ta historia... Stuprocentowo? Ta historia ale chwyciła Łukasz 100%, mnie, chwyciła ale mnie za serce. Teraz będzie mnie klepał, żebym przestał mówić. I właśnie chciałem tutaj po prostu móc coś powiedzieć. Dziękuję ci, bardzo, bardzo dominujący przyjacielu. To historia poruszająca chwilami, a chwilami taka po prostu mądra życiowo. Także bardzo się cieszę, że mogłem ją przeczytać i w moim odczuciu jest to naprawdę bardzo, bardzo dobra rzecz. Ja jej daję 8,5 na 10. Ja 7 na 10. Ponieważ tytuł, który był bardzo tytułem zapowiadającym ambitną fabułę, nagle zamienia się w typowy romans sidło, typowy flirt i typowy takie school life. Ale Przemek, nie wytrzymalibyśmy tego, gdyby to oni troszeczkę Ale nie byłoby fajnie, gdybyś zobaczył po prostu tą jej walkę tylko z tą chorobą i zarazem tego kolesia, który próbuje się przebić przez swoją introwertyczność i jakoś jej pomóc w tym momencie wykorzystać te ostatnie dni na znalezienie szczęścia. No tak jest w zasadzie. Nie. Ja uważam, że byłoby fajnie. Trudno mi powiedzieć, natomiast rzeczywiście manga to jest tam pierwszy, skradła moje serce. Zobaczymy, co będzie dalej. Tak, zobaczymy, co będzie dalej. Bo rzeczywiście za chwilę ma być opublikowana dwójeczka, póki co, czy już nawet została opublikowana, póki co pojedynce, no bardzo na tak. Znaczy trochę mnie niepokoi fakt, że ten tytuł został rozbity na tomy. Ponieważ myślę, że tą historię można byłoby zmieścić w jednym tomie. Naprawdę, stworzyć całkiem interesującą historię na 200, powiedzmy 80-300 stronach, stworzyć porywającą historię. Myślę, że mam takie przeczucie, może się mylę, słuchajcie, może kolejne tomy jednak spowodują, że jednak jestem w błędzie, ale że to może się rozwlekać w czasie, że po prostu nawet ten moment, prawda, tego romansu może być strasznie... Tak, to jest obawa, bym powiedział, która może być może uzasadniona, no ale zobaczymy. Wiesz, że zaglądacie to po takie tytuły, tak, z tego powodu, że tam się już nie przyjadły te wszystkie superhero ekstra wypasione w kosmos fantazy rozwałki. No co, to nie to, żebyśmy coś mówili złego o Fairy Tail, czy powiedzmy One Piece. Oj! O One Piece, ale... Nie, Fairy Tail to jest dla mnie religia. Ale rozumiecie, że no czasami można i warto przeczytać taki tytuł. Wchodzisz na tak grząski grunt. A jako, że wchodzę na grząski grunt, to razem z Przemkiem pomachamy wam. Trzymajcie się. Pozdrawiamy was bardzo serdecznie. Słuchajcie, piszcie ogólnie, co sądzicie, bo
widzę, że jednak w tym momencie starajcie się komentować. Nie zawsze możemy odpisywać, ponieważ po prostu mamy tak samo, prawda, dużo takich elementów w temacie pobocznych. Ale to, co najważniejsze, jednak piszcie. Piszcie, nakierowywujcie nas, co w ogóle wy sądzicie na temat tego, co my recenzujemy. I co najważniejsze, dzięki w ogóle za miłe słowa. To jest bardzo ważne, że ludzie mówią, że ten kanał w tym momencie zaczyna być niezmiernie interesujący. I się cieszę, jak dostajemy takie informacje, bo aż tak serduszko rośnie, że jednak też wam pomagamy dokonywać jakichś wyborów z Łukaszem. To jest dla nas mega ważne, tak, bo po to, posłuchajcie, czytamy te tytuły. Często sami wiecie dobrze, że wybitne, szczególnie, ale zdarza się, że średnie. Ale jeśli chodzi o Manga Bzika, to Łukasz się tak katuje, bo w 3 na 1 to chillout, ale przy Mangu Bziku jest. Dobra, pozdrawiamy was mocno tutaj z tej Komislandii, gdzie jest naprawdę chłodno. W ogóle wpadajcie, bo widzę, że tutaj Łukasz trochę ma tych nowych rzeczy. Gadamy się pewnie. Dobra, pozdrawiamy was. Trzymajcie się, cześć. Pa, trzymajcie się. O Jezu, Łukasz, jaki mam ten miesiąc. Ja nie mogę, byłem na pierwszym treningu. Ja...